Pierwsze strzelanie, Kanis TP9 Elite S Combat Executive. Aha. Powiedzmy, że musi się jeszcze rozhulać. Ej, co teraz? A few moments later. Coś tu kupił, szajs. Może być kilka powodów tych zacięć. Numer jeden, no to po prostu amunicja reelaborowana może być za słaba. Numer dwa, może Aneta miała za słaby chwyt. No a numer trzy, może po prostu nasz kolega musi się rozhulać. Tego się trzymajmy. O, jest przycinka pierwsza. Druga przycinka. I trzecia przycinka, a już mu tak dobrze szło. Do tej pory strzeliliśmy z amunicji reelaborowanej. Teraz załadujemy PFA 124 grainy 8 grama FMJ. To jest nie reelaborowana, tylko nowa. Wow. Żeby wprowadzić jak najwięcej zmiennych, żeby wykluczyć jak najwięcej możliwości tego zacinania, zmienimy jeszcze magazynek z tego ze stopką plus 4 na taki standardowy kanikowy bez żadnej stopki. Dalej jesteśmy na amunicji PFA. Dalej PFA. Teraz wyjdzie, czy się rozhulał, czy to po prostu chwyt Anety. Sukces 3, to już sukces. Oj. Wracamy do reelaborki. Jedna zacinka na 10, kolejna szansa. Amunicja reelaborowana. Matku, już nie mam siły. Raz idzie, raz nie idzie. A tak ogólnie jakbyś miała porównać to do Glocka, czy nie wiem, do CZ-ki P10, przyrządy. Jest okej, ale nie czuję różnicy. What? Po prostu nie mogę przejść obok tego obojętnie, więc teraz Anna strzel sobie najpierw z Glocka. No dobra, i teraz kanik. No dobra, jest trochę lżejszy, ale jeszcze nie wiem. Taki bardziej miękki. Też bym chciała Glocka. No, ogólnie ten jest najtwardszy, ale mi się najbardziej podoba. Bo to jest takie najbardziej wyczuwalne. CZ-ka ma lepsze. Jeśli chodzi o miękkość, wydaje mi się, że CZ-ka ma bardziej miękki. Bardziej miękki niż kanik? Dobra, czekaj. No dobra, nie wiem. Jak przejdziesz już to najtwardsze i później jest ten ostatni moment, to wydaje mi się, że on jest taki najkrótszy. Moim zdaniem to źle, ale nie wiem. Myślę, że dla wielu osób to byłby plus, no ale spoko, przynajmniej mamy tutaj opinię osoby nieskażonej, że takimi... Wyrzuciłeś pieniądze w płot. Dobra, to jeszcze tak zrzucam, to jeszcze sobie. Easy, jednym palcem. Już ciężej, ale jednym palcem. Nie ma szans. Nawet na dwa palce nie mogę. Mega ciężko. I z tym akurat się zgodzę. Kanik, szczególnie w porównaniu do Glocka, ma naprawdę cięższy ten zrzut. Może to jest kwestia wyrobienia. Pamiętajmy, że dzisiaj dopiero oddajemy pierwsze strzały z tej broni. Jeżeli chodzi o CZ-kę, to ona rzeczywiście jest taka po środku, że już... No wiadomo, trzeba też pamiętać o tym, że ona jest dosyć wyrobiona, bo ona już swoje lata i swój przebieg ma. Natomiast CZ-ka jest taka po środku, Glock zdecydowanie najlepiej. Ten zrzut chodzi. To też jest takie wygodne. No, to prawda. Łatwiej to złapać, a tu jest tak płasko, także aż palec mnie boli od takiego przetarcia. Dokładnie, tutaj ten zrzut rzeczywiście jest taki relatywnie płaski. W Glocku z kolei on jest taki dosyć zauważalnie odstający. W CZ-ce z kolei znowu jest płaski, ale jakby da się też tutaj troszkę tego palca oprzeć. On jest taki, że jest ten taki próg jakby, nie? Tutaj z kolei w kaniku ten próg jest taki ścięty, że po prostu palec się poniekąd ześlizguje tak jakby z niego. To jeszcze na koniec może wypięcie magazynka. Ale... Easy. No, nie aż tak łatwo, ale też okej. Easy.
Nie wziąłem dzisiaj ogólnie kaburki, nie wziąłem ładownic, nie wziąłem nic, totalnie na biednie. Ja nie mam pieniędzy. Dlatego zrobimy sobie jeszcze, żeby troszkę chociaż ocenić wstępnie taką manualkę jakąś dynamiczną. Zrobimy sobie taki najprostszy drill. Pip. 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 O zacinkach? Słaby chwyt może? Myślę, że musi się jeszcze dotrzeć, ok? Wpadłem też na takie podejrzenie, że być może sprężyna musi się troszkę ubić, albo po prostu jest za mocna sprężyna jak na taką lekką amunicję, bo jak porównywaliśmy sobie siłę sprężyny z Glockiem i z CZ-ką, to rzeczywiście wydaje się ten kanik mieć taką najbardziej twardą, jeszcze taką najmniej wyrobioną. Mam taką jeszcze rozkminę, że magazynek się bardzo łatwo ładuje. Dużo łatwiej niż na przykład CZ-kę i Glock. Właśnie po prostu jestem tak zakończony. A zacinką nie było końca. Dobra, zrobimy jeszcze jedną ręką i tylko ręką słabą moją, nie wiadomo, żeby jeszcze dodatkowo zobaczyć ten słaby chwyt, jak on tutaj wygląda. To teraz jeszcze załaduję 5 i oburącz z pewnym chwytem. Zobaczymy, czy to jakkolwiek pomoże. Zestawienie tego, że jest tutaj mocna, nieubita sprężyna z słabą amunicją. Kompensacja następuje tutaj na rejonie mniej więcej łokcia. To wtedy po prostu się przycina, ale jak oburącz teraz 10 bez problemu. I w tym momencie kanik przytłoczony ilością hejtu wyłączył mi dźwięk w kamerze, dlatego reszta materiału będzie w takiej formie. Ale w sumie dobrze wyszło, bo audio, którego teraz słuchasz, nagrywam po kilku tygodniach od tworzenia materiału wideo, więc mogę powiedzieć o naszym pistolecie dużo więcej. Zacznijmy od zacięć. Pewnym na 100% być nie mogę, ale kilka rzeczy wskazuje na to, że wynikają one z relatywnie twardej sprężyny oporopowrotnej. Po pierwsze, kanik ma przebieg poniżej 500 kulek, więc sprężyna może być wciąż nieubita. Po drugie, spośród pokazanych wcześniej pistoletów, kanika przeładowywało mi się najtrudniej. I po trzecie, inni też skarżą się na twardą sprężynę, co może wskazywać na to, że po prostu Turcy wkładają mocniejsze urządzenia oporopowrotne od konkurencji. Połączenie twardej sprężyny z ammo o małej naważce prochu plus na dobitkę słaby chwyt równa się zacięcia. Dzieje się tak dlatego, że zamek nie dostaje dostatecznie silnego kopa, aby cofnąć się do skrajnie tylnego położenia. Objawiło się to brakiem ekstrakcji łuski z komory lub jej przycięciem, zanim została totalnie wyrzucona tak zwaną fajką. Czasem udało mu się wyrzucić łuskę, ale zabrakło tego milimetra, żeby zaciągnąć kolejny nabój z maga. Do głowy przychodzi mi kilka opcji, jak to rozwiązać. Numer 1. Po prostu strzelać i czekać, aż sprężyna ubije się samoczynnie. Numer 2. Zostawić zamek na noc lub kilka nocy w tylnym położeniu. Numer 3. Kupić sprężynę o mniejszej mocy. No i oczywiście numer 4. Karmić go mocniejszą amunicją. Wracając do wrażeń z manualki. Zrzut zamka. Przywykłem i nie stanowi już dla mnie większego problemu, choć muszę przyznać, że jest to jeden z najmniej ergonomicznych zrzutów, z jakimi miałem do czynienia. Zwalniacz magazynka. Sięgam do niego kciukiem bez konieczności poluzowywania chwytu, więc fajnie. Co więcej, w zestawie są wymienne nakładki, jakby dla kogoś był za mały. Spust. Miękki, ale ściana przed przełamaniem bardzo wyczuwalna. Reset jest bardzo krótki. Przyrządy celownicze. Ciemny tył, światłowodowy, jasny przód, czyli dokładnie to, co rekomenduje DTF Solutions. Co tu dużo mówić, są czytelne i przejrzyste. Rozmiar pistoletu. Pomimo tego, że mam zamontowany lejek, to połowa najmniejszego palca mojej ręki wiodącej wystaje poza chwyt. Z początku nie było to komfortowe, ale po kilku treningach nie zwracam już na to uwagi. Ostatecznie traktuję to jako plus, bo w noszeniu broni każdy centymetr chwytu mniej jest na wagę złota w kontekście jej odznaczania się. Bezpiecznik. Nie jest intuicyjny ani łatwy do manipulacji, ale jego mega dużym plusem jest fakt, że w niczym nie przeszkadza, bo jest umieszczony w kabłonku. W skrócie, nie chcesz, nie używasz i nie odczuwasz jego obecności. Nie odstaje, nie uwiera, wręcz jakby go nie było. Podsumowując, mimo tego, że temat sprężyny wisi w powietrzu, to jak do tej pory jestem mega zadowolony. Pistolet spełnił moje oczekiwania, ale przede wszystkim podoba mi się wizualnie. Do tego jeszcze te stopki TCS, o matko. Co prawda mają swoje problemy, o tym może kiedy indziej, a tymczasem zostańmy przy tym, że bardzo mi się podobają. Niech zakończeniem będą słowa Anety, która zapytana o to, co lubi w kaniku Elite Combat, odpowiedziała, że złotą lufę, cenę, zestaw i muszkę. Natomiast rozczarowała się tym, jak ciężko chodzi zamek i jego zrzut. Drogi widzu, w zależności od tego, czy filmik Ci się podobał lub też nie, daj odpowiednią łapkę. Zostaw koma ze swoimi przemyśleniami i wyślij ten materiał osobie, której może się przydać. W ten sposób pomagasz mi poprawić zasięgi, a tego, jak wiadomo, nigdy za dużo. Dzięki za oglądanie, siemaneczko!